Kultura dostępna w kinach Kogel-Mogel 4. No i doczekaliśmy się, proszę państwa, 30 lat trzeba było czekać, żeby po Kogel-Mogel 2 w filmie Gali Matias powstał Kogel-Mogel 3, a teraz to już pewnie pójdzie prawem serii, dopóki będą widzowie, a tych są przynajmniej w sytuacji trójki tak zwanej miliony. Gorzej z krytykami, gorzej, którzy kręcili nosami, gorzej z Najbardziej zagorzałymi miłośnikami części pierwszej i drugiej, tych kultowych. No ale trudno. Selawi, Inne czasy, inni bohaterowie, ale wciąż na szczęście również ci, których pokochaliśmy, polubiliśmy w części pierwszej i drugiej. Kogel Mogel i Gali Matias, to są dwa filmy w reżyserii, podkreślam, Romana Załuskiego, które są bardzo dziwnymi evergreenami. Nawet jeśli by ktoś bardzo nie chciał tych filmów zobaczyć, no to musi je zobaczyć wcześniej, czy później, jeżeli oczywiście ma odbiornik telewizyjny, bo moim zdaniem mniej więcej co tydzień są w którymś kanale powtarzane, a już zwłaszcza przy okazji Wszelkich Świąt. Yy, jesteśmy w rodzinie Kasi, yy, śledzimy losy yy, Ewa Kasprzyk, yy, debiut Grażyny Błęckiej-Kolskiej, Katarzyna Łaniewska, no i yy, perypetie, które wciąż nas śmieszą, wciąż nas bawią. Udało się bowiem w tym filmie, to były nas pierwszych yy, pisarskich, Popisów Ilony Łebkowskiej, Późniejszej, no różnie się mówi, czasami, carycy nawet polskich seriali, na pewno ikony telenowel, scenarzystki odpowiedzialnej za wiele komercyjnych sukcesów to były jej początki i no właściwie zapomnieliśmy, że to może być kontynuowane, ale jest. Ta trzecia część, powiem Państwu szczerze, nie bardzo mi się podobała. W czwartej mamy nowych bohaterów i to jest ukłon w stronę starszej publiczności, tej, która jeszcze pamięta, część pierwszą i część drugą notabene przypomniało mi się, że Grażyna Błęcka-Kolska, która dostała tę rolę właściwie no nie powiem przez przypadek, to był jej autentyczny, prawdziwy debiut, mówiła, że nie było zdjęć prób, znaczy zdjęcia próbne były, nie było prób z marszu, po jakimś zagraniu tylko epizodu, epizodziku w filmie Jadwigi Kędzierzawskiej, Rozalka Ola Boga przyszła na plan i bez żadnego doświadczenia reżyser powiedział no to graj. No to zagrała i zagrała także wszyscy. Pokochaliśmy Grażynę za tę kreację. Prowadziłem wiele spotkań z Grażyną Błęcką-Kolską i oczywiście ma w dorobku nagrody, rolę u Kolskiego, ale zawsze wszyscy pytają ją i tak prawie wyłącznie o Kogelmogę, Myślę, że też już się do tego e, Pani Grażyna przyzwyczaiła, a czasy były takie, że honorarium za pierwszy Kogel Mogel to była e, suma, która pozwoliła kupić grażenie błęckiej Kolskiej za cały film. Podkreślam e, szafkę w Cepeli i gruby sweter dla swojego męża Jana Jakuba Kolskiego. E, tyle. Czasy się zmieniały. Mam nadzieję, że dzisiaj powodzi się aktorom lepiej, a w tej czwartej części, na którą Państwa zapraszam, są nowe postaci. Jest Mariano Pania, jest Dorota Stalińska, jest aktorka, która bardzo dobrze zagrała w części trzeciej Katarzyna Skrzynecka. No ale też to jest film Pożegnań. Film, którego, do którego zdjęcia były kręcone w czasie pandemii. Odeszli od tamtej pory od nas Katarzyna Łaniewska, grająca matkę Kasi, znana na przykład z serialu Plebania. Odszedł Paweł Nowisz, również aktor wielu epizodów, który nie tak dawno wzruszył nas w, z piękną kreacją Ojca w Cichej Nocy Piotra Domalewskiego. Więc pożegnanie z filmem i aktorów znanych, kochanych, ale. Coś mi się wydaje, że na pewno nie pożegnanie z serią, że jeszcze kolejne kogle mogle przed nami. A dzisiaj część czwarta w kulturze dostępnej w kinach.